Błogosławiony Ryszard Henkes, z Nadrenii do chwały ołtarze. Po 74 latach od śmierci i po 16 latach trwającego procesu rodzina palotyńska, wierni diecezji limburskiej i katolicy z Republiki Czeskiej doczekali się beatyfikacji Ryszarda Henkesa. 15 września 2019 roku w limburskiej katedrze o godzinie 14 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem jego eminencji Kurta kardynała Kocha przy licznym udziale wiernych z diecezji oraz Czeskiej Republiki. Nie zabrakło także palotyńskich współbraci. Liturgia rozpoczęła prośba o beatyfikację, którą do legata papieskiego wystosował biskup Limburga Georg Betzing. Wraz ze wspólnotą palotynów proszę Cię teraz o beatyfikację ojca Ryszarda Henkesa. Sylwetkę nowego błogosławionego kościoła katolickiego zaprezentował ksiądz Manfred Probst, postulator procesu na jego etapie diecezjalnym. Ryszard Henkes urodził się w 1900 roku w dużej katolickiej rodzinie. Przez 7 lat uczęszczał do szkoły podstawowej w Ruppach, a ponieważ chciał zostać misjonarzem, w roku 1912 wstąpił do nowo powstałej szkoły średniej w Szynsztat. W trakcie nauki został powołany do wojska, ale nie musiał iść na front. W 1919 roku jako absolwent liceum wstąpił do nowicjatu palotynów w Limburgu, gdzie w 1925 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1926 roku pracował jako nauczyciel i wychowawca w różnych szkołach palotyńskich, najpierw na Zachodzie, zwłaszcza w Domu Nauki Szynsztat, a od roku 1931 na wschodzie, na terenie ówczesnych Niemiec, w Kietrzu, Ząbkowicach Śląskich, Strachowicach, dzisiejszych Czechach. Wkrótce po dojściu nazistów do władzy, ojciec Henkes wystąpił przeciwko ideologii narodowo-socjalistycznej na kazalnicy i w szkołach, za co był prześladowany przez Gestapo. Po raz pierwszy przesłuchano go w roku 1937 z powodu kazania wygłoszonego w jego rodzinnej wiosce. Za drugim razem był sądzony przed specjalnym sądem we Wrocławiu za zniesławienie Hitlera. Wyrok ten nie został jednak ogłoszony na skutek amnestii ogłoszonej po włączeniu Austrii do Rzeszy Niemieckiej. Po kazaniu w Branicach, w którym przeciwstawił nazistowskich oficerów z męczennikami z czasów rzymskich, ojciec Henkes został aresztowany 8 kwietnia 1943 roku w Raciborzu. A stamtąd 10 lipca przewieziony został do obozu koncentracyjnego w Dachau. Także tam prowadził on życie religijne, dzielił się jedzeniem z innymi i głosił Słowo Boże uwięzionym współbraciom. Po wybuchu epidemii tyfusu pod koniec 1944 roku ojciec Henkes zgłosił się na ochotnika, aby dołączyć do chorych w bloku 17 i opiekować się nimi. W połowie lutego 1945 roku sam zaraził się tą chorobą i w dniu 22 lutym 1945 roku zmarł. Po wojnie prochy zostały przywiezione do Limburga przez powracających palotynów, gdzie odbył się uroczysty pogrzeb. Centralnym momentem uroczystości było odczytanie przez legata papieskiego kardynała Kocha listu apostolskiego papieża Franciszka, ogłaszającego księdza Ryszarda Henkesa błogosławionym.
My, przychylając się do prośby naszego brata Georga Batzinga, biskupa Limburga i wielu innych braci z całej diecezji i rzeszy wiernych świeckich, po wysłuchaniu opinii kongregacji do spraw świętych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby sługa Boży Ryszard Henkes, prezbiter, członek Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, męczennik, nieustraszony głosiciel Ewangelii i heroiczny świadek chrześcijańskiej miłości, był odtąd nazywany błogosławionym i by odtąd celebrowano jego święto w miejscach i według reguł ustalonych w prawie każdego roku 21 lutego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Postanowiono w Rzymie. Postanowiono w Rzymie u świętego Piotra 20 sierpnia roku pańskiego 2019 w siódmym roku naszego pontyfikatu. Franciszek. Ceremonia beatyfikacji była bardzo ważnym wydarzeniem dla całej diecezji limburskiej oraz rodziny palotyńskiej. Jak odebrał ksiądz biskup to, co się dziś wydarzyło? To było bardzo poruszające święto. Głęboko w pamięci zapadnie mi moment, kiedy przeczytano list apostolski, którym papież Franciszek potwierdził, że ojciec Henkes jest męczennikiem, jest świętym i że możemy się do niego modlić. I właśnie ten obraz bardzo mnie poruszył. Czyim patronem mógłby zostać błogosławiony Ryszard Henkes? Mógłby zostać patronem ludzkości w całej Europie. Dzisiaj spotykamy się tutaj z ludźmi z Czech, Polski, Włoch, a nawet z Indii oraz z Niemiec i świętujemy wspólnie i to, że do siebie należymy, widać tutaj bardzo wyraźnie. Czy mógłby ksiądz biskup skierować parę słów do naszych widzów i słuchaczy w Polsce? Bardzo się cieszę, że polskie media także transmitowały tę beatyfikację. Jako sąsiedzi stajemy się sobie coraz bliżsi. Pomimo tego koszmaru, jaki polskiemu narodowi sprawili Niemcy. Dlatego jesteśmy cały czas wdzięczni za to, że Polacy nam przebaczyli. I cieszy mnie szczególnie to, że jako katolicy stajemy tutaj razem. W homilii wygłoszonej podczas uroczystości beatyfikacyjnej kardynał Koch powiedział: Ojciec Ryszard Henkes stoi przed nami jako męczennik miłości, który oddał swoje życie jako ofiarę Chrystusowi i w ten sposób otrzymał udział w krzyżu Jezusa Chrystusa. Jest zatem pięknym i znaczącym zbiegiem okoliczności, że możemy świętować beatyfikację ojca Henkesa w święto podwyższenia krzyża, które celebrowane jest w diecezji limburskiej jako specjalne święto diecezjalne. Ojciec Henkes jest szczególnie wiarygodnym egzegetą tekstów Ewangelii dzisiejszego święta, które przynosi nam krzyż Jezusa jako znak bezgranicznej miłości Boga do nas, ludzi. Męka Jezusa jest podstawowym męczeństwem, a zarazem archetypem męczeństwa tych, którzy poszli za Nim, którzy mieli udział w tajemnicy Jego krzyża.
Związek ten stał się widoczny w męczeństwie ojca Henkesa. Tak jak Jezus nie szukał cierpienia i krzyża, lecz kierował się wolą Bożą dla życia ludzi i został zabity z powodu swojej miłości do nas. Tak i ojciec Henkes w żadnym wypadku nie szukał męczeństwa, ale jest to konsekwencja jego lojalności do dobrowolnie przyjętej wiary katolickiej. Na tym polega autentyczność jego świadectwa wiary. Podobnie jak Jezus, ojciec Henkes wiedział w swojej wierze, że miłość nie może istnieć bez poświęceń. Jego duchowość jako kapłana kształtowała to przekonanie. Jeszcze zanim przed święceniami zapisał słowa: chcę zostać przede wszystkim kapłanem ofiarnym, niosącym krzyż dla innych. To przekonanie, które wyraził na krótko przed konsekracją, stało się w obozie koncentracyjnym Dachau rzeczywistością. Do beatyfikacji odniósł się także papież Franciszek podczas modlitwy południowej Anioł Pański. Dzisiaj w Limburgu w Niemczech zostaje ogłoszony błogosławionym ojciec Ryszard Henkes, palotyński kapłan, zabity z nienawiści do wiary chrześcijańskiej w Dachau w roku 1945. Przykład tego odważnego ucznia Chrystusa niech wspiera naszą drogę do świętości. Brawa dla nowych błogosławionych. Liturgię zakończyły podziękowania księdza generała Jakuba Nampudakama. Czcigodny kardynale, chciałbym szczerze podziękować za beatyfikację naszego współbrata Ryszarda Henkesa i za piękne słowa, których użyłeś w swojej homilii. Proszę, przekażcie moje pozdrowienia i wdzięczność Ojcu Świętemu za umożliwienie beatyfikacji naszego brata, który dziś może być dla nas wzorem do naśladowania i naszym orędownikiem. Jestem pod wielkim wrażeniem, ile osób jest dziś w Limburgu. Z całej diecezji, Westerwaldu, z domu ojca Henkesa, z jego wioski i jego rodziny, z Czech, a także z Polski. Szczerze dziękuję za wasze przybycie. Ojcze generale, dzisiejsza uroczystość była bardzo ważnym wydarzeniem dla całej społeczności wiernych w Limburgu oraz księży palotynów. W jaki sposób ksiądz generał odebrał dzisiejsze wydarzenie? Jakie ono było? Dzisiejsze święto było bardzo uroczyste, pełne modlitwy, głębokie i naprawdę bardzo mi się podobało. To bardzo ważny moment dla Kościoła, dla rodziny palotyńskiej. Zawsze dobrze jest mieć kolejnego błogosławionego, do którego możemy się modlić. Jak ojciec uważa, czyim patronem błogosławiony Ryszard Henkes może stać się w przyszłości? Kto będzie się do niego modlił? Czy może stać się on patronem Europy? Teraz wszyscy będziemy modlić się o jego kanonizację. Widzę tutaj wielu ludzi z Niemiec, Czech, Polski, którzy pokładają wielką wiarę w świętość ojca Henkesa. Więc będziemy modlić się o jego kanonizację i pozostanie on dla nas męczennikiem miłości. Szczególnie w tym świecie, pełnym niepokoju i przemocy, będzie on dobrym posłannikiem pokoju.
Czy mógłbym teraz ojca poprosić o zwrócenie się w paru słowach do naszych słuchaczy i widzów z Polski? Wszystkie uroczystości kanonizacyjne przypominają nam, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Jak mówił święty Wincenty Pallotti, wszyscy jesteśmy wezwani do bycia świętymi. Więc to jest ta wiadomość, którą chciałbym przekazać. Wszyscy musimy starać się o naszą świętość w naszym codziennym życiu. Wszyscy jesteśmy apostołami i misjonarzami Królestwa Bożego. Niech Bóg was błogosławi. Po zakończonej liturgii biskup Limburga zaprosił wszystkich gości do swojego ogrodu na wspólne świętowanie i posiłek. Uroczystości beatyfikacyjnej towarzyszyły również inne wydarzenia. Dzień wcześniej, w sobotni wieczór, w rodzinnej wiosce Ruppach, położonej około 20 km na północny zachód od Limburga, odbyły się nieszpory pontyfikalne z poświęceniem pamiątkowej tablicy. Mieszkańcy Ruppach zaprosili wszystkich gości na koncert i poczęstunek do specjalnie postawionego namiotu. Wieczorem, w dniu beatyfikacji, podobna uroczystość odbyła się w limburskim domu księży Palotynów, gdzie podczas wieczornego nabożeństwa otwarto kaplicę z relikwiami błogosławionego Ryszarda i oddano im publiczną cześć. Wydarzenie beatyfikacji stało się okazją do zbliżenia trzech narodów – niemieckiego, czeskiego i polskiego. Niech życie i chwalebna śmierć błogosławionego Ryszarda Henkesa, przykład jego heroicznej miłości i bezkompromisowego trwania przy prawdzie oraz jej obrony z najwyższym poświęceniem, stanie się dla nas i kolejnych pokoleń wzorem do naśladowania i inspiracją do wiernego trwania przy Bogu i Jego prawach. Wszechmogący Boże, Ty błogosławionemu Ryszardowi Henkesowi dałeś siłę do przeciwstawiania się złu, do stawania po stronie miłości i prawdy, do naśladowania Chrystusa na drodze krzyżowej aż po śmierć. Niech Jego poświęcenie się dla innych będzie dla nas źródłem nadziei i siły na naszej dzisiejszej drodze wiary. O to Cię prosimy, Boże Ojcze, w Duchu Świętym, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.